Hej, siemano, witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19, w którym to dalej zajmiemy się rozwojem gospodarstwa. Na samym początku chciałbym Wam tylko przypomnieć o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji kanału. Pamiętajcie też kliknąć dzwoneczek, by być na bieżąco. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, tak jak wspominałem w poprzednim, oczywiście zbiorem trzciny cukrowej. I tutaj na tym polu już mam tę trzcinę cukrową. Jest to pole numer 19, to które tam wcześniej było na początku mojego gospodarstwa troszeczkę powiększone. Jak widzicie, ja tutaj sobie podjechałem, wypożyczyłem sobie ze sklepu ten kombajn do trzciny cukrowej, ponieważ tutaj mamy, jeżeli chodzi o tą uprawę, to mamy tylko ten kombajn do wyboru, ale tutaj jeszcze w tych maszynach mamy do wyboru taki podpinany do ciągnika. No ja go nie chcę, bo no po prostu chcę to zrobić trochę szybciej. Tamten obejmuje 2 metry, ten obejmuje 1 metr, więc spora różnica. Przyczepę wynająłem sobie tą tutaj średnią, taką za 42 tysiące. Ona kosztuje to, pojemność jej wynosi 28 tysięcy litrów, czyli jest bardzo zbliżona do tej przyczepy, którą mam tam na swoim gospodarstwie normalnie. Tutaj jest taka większa, ale ona jest dwa razy droższa. No jej większą ma, o wiele większą ma też pojemność, ale ja jej nie chciałem brać. Teraz tak, jak wspominałem, no to ja się tym nie zajmowałem i teraz domyślam się, że po prostu tutaj muszę zatrudnić sobie pracownika tak naprawdę, bo no nie ma tu żadnego zbiornika, chyba że może jest możliwość, żeby sobie podpiąć tutaj nasze tego niego. Ja sobie zobaczę tylko. Ale nie mamy takiej możliwości, czyli albo trzeba to robić we dwójkę, albo samemu, tylko że z pracownikiem rozkładamy kombajn. Także teraz robię. Dobra, odpalę, to ja powinienem. Teraz mam zatrudnionego pracownika i muszę podjechać tą naczepą pewnie. Gdzieś tu w okolicy. Teraz szybka przesiadka tutaj. Ogólnie tak, tutaj na tym polu znowu mam zasianą soję, na tym polu mam zasiany rzepak. Z upraw zostanie nam tylko już ta topola. Więc pewnie jak tutaj to pole ogarnę do końca, no to tutaj pewnie będę chciał posadzić to pole. Następnie myślę, że na tym etapie przestaniemy tutaj z jakimś tam kombinowaniem odnośnie tych upraw. Później skupię się na zakupie może któregoś z obszarów. Tak jak wspominałem, będę chciał zakupić pewnie 11, bo wygląda mi najlepiej teoretycznie, tak powiem, jeżeli chodzi o cenę do wielkości obszaru, jaki tutaj mamy, bo tutaj też kosztowało 600 tysięcy coś. A tutaj to pole jest akurat zdecydowanie większe niż 7, moim zdaniem. I będzie to dosyć fajnie. A następnie będziemy się chcieli tutaj jakoś powoli zacząć rozbudowywać w naszym gospodarstwie. Myślałem nad jakimiś wiatami, żeby te maszyny wreszcie stały jakoś normalnie. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, tak? Dobra, teraz już się zajmujemy tutaj tą naszą trzciną. Jak to będzie wyglądało? On sobie tą trzcinę tam. Aha, teraz to tak wygląda, bo tam się sypią jakieś plewy. Aha. No dobra. On tam trochę wskoczył jakby w burz, że tak powiem. I z tego co widzę, to będę miał tutaj w cholerę roboty. Zrobiłem chyba spory błąd, że takie duże to pole jest. Bo zejdzie mi tu no całkiem sporo z tego co zdążę zauważyć. Tam na tamtym polu mam jeszcze te bele kana na chwilę obecną. Ale pewnie niedługo je sprzątnę. Zrobiłem te bele tam tą prasą marki Klas, która była dodana tam w modach. Na razie niech sobie te bele tam leżą. Ja bym chciał, żeby ten, bo tu kibel rozjadę, cholera. Żeby ten mój pracownik, on tutaj gdzieś sobie, dlaczego on cofa? Dobra, ja widzę, że chyba będę go musiał tutaj zwolnić.
Ja nie ogarniam, o co chodzi z tymi pracownikami, naprawdę to jest no śmiechu warte. No i co on teraz będzie chciał zrobić? Dobra, zwolnię go znowu. Wykręcę. Zobaczymy, czy później będzie już w miarę normalnie działał, bo masakra jakaś. Działa to trochę na zasadzie takiej sieczkarni właśnie, dlatego jest tak... No zrąbane to. Dobra, teraz powiem joker. Jeszcze zrąbane, no. Jadę sobie tak jak powinienem. No. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku, bo masakra jakaś poważna. Trochę się z tym brąbałem, mam nadzieję, że uda mi się to całe zrobić. Zobaczę w ogóle ile, jak to jest dochodowe, jak będzie na pewno słabo dochodowe, to chyba tego nie skończę, bo to multum czasu mi to zajdzie. Ja nie wiedziałem, że to aż tak tragicznie wygląda, nie sprawdzałem tego naprawdę. No to co, moi drodzy, zrobimy sobie tak, że ja po prostu będę wam takie cutscenki robił w stylu w momencie, gdy będę miał tam już na przykład pełną naczepę, to z tą pierwszą naczepą się zobaczymy i gdzieś tam sobie wywiozę i zobaczę, co on teraz robi, nie? Czy to jest pojebane? Dobra, pierwsze info, no to na ranczu mam najlepszą ofertę, ona jest całkiem sporo, przebija tutaj to wszystko, bo aż o 50 euro chyba, albo na, ponad tam było 50 euro. No i dobra, będę to sobie woził na to ranczo, ale zastanawiam się nad tym, czy w pewnym momencie po prostu nie zmienię sobie tej naczepy. A poza tym z tego co widzę, to tutaj mógłbym podpiąć jeszcze jedną tą naczepę, więc może tak też sobie to rozwiążę, że ogarnę sobie jeszcze jedną tą naczepę. No i zobaczymy, czy mi się będzie bardziej opłaciło, ale mi się wydaje, że chyba będzie mi się bardziej opłaciło oddać tą naczepę, a wziąć sobie tą drugą większą, która ma tam 66 ton, coś po tego i pójdzie mi to wszystko o wiele sprawniej. Tak więc za chwilkę pojedziemy sobie to wysypać. No i dobra, jak widzicie, był mały problem, bo nie wiedziałem jak z tymi naczepami, jak to się wysypuje. I to się wysypuje w takim stylu, że myszką sobie podnosimy i sobie dodać trochę jeszcze wyżej i tam. Nie wiedziałem, że to tak działa ogólnie i byłem dosyć mocno zdziwiony, że tak powiem. 10 tysięcy za taką maszynkę, za taką przyczepę. No zwrócił mi się powiedzmy w tym momencie koszt wynajmu maszyn. Aczkolwiek lecę sobie zostawić tą przyczepę i biorę sobie tą dużą 66 tysięcy litrów rano. Tak więc widzimy się za chwilę z kolejną naczepą, gdy już tu będę na miejscu pewnie i no trzymajcie kciuki, abym wytrzymał, bo z tego co widzę to średnio jest to opłacalne, bo naprawdę samego czas to jest masakra, miażdży. W tym momencie już was zachęcam do lajkowania, subskrypcji kanału. Jeżeli ktoś nie wiedział jak wyglądają zbiory trzciny cukrowej, no to ma tutaj okazję zobaczyć na czym to polega i jak mozolna jest to praca. A mozolna z tego względu, że ten komend dziwnie pracuje, nie ma siły mi tam na tym polu jeździć, a mimo wszystko, że ona nie jest aż tak bardzo jakieś tam pod górkę czy coś w tym stylu, no. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał.